Ten podobóz znajdował się na skraju miasteczka, ale w pewnej odległości. Te baraki stały tak po dwa, równolegle obok siebie. I takich par baraków było chyba cztery, jeżeli dobrze pamiętam. One otaczały plac apelowy. Oprócz tych baraków mieszkalnych były baraki gospodarcze. W jednym znajdowała się kuchnia, gdzie no i przygotowywano i wydawano te posiłki. I w tymże samym baraku, gdzie kuchnia, znajdowała się właśnie ta szwalnia, w której mnie potem przyszło pracować. Takie mam wspomnienie, że baraki stały tak jak gdyby na takim lekkim wzniesieniu, które otaczało niewielką dolinkę. I ta dolinka to był właśnie ten plac apelowy. No, oczywiście cały teren obozu był otoczony podwójną linią drutów kolczastych. Aresztowana zostałam w czasie Powstania Warszawskiego w dniu 28 września 1944 roku. Doznawałyśmy cierpień moralnych, zadawanych na każdym kroku i bez żadnego powodu przez dozorczynię i dozorców SS. Traktowano nas w nieludzki sposób, maltretowano i znęcano w pamięci utkwiły mi cztery z nich, w tym dozorczyni o imieniu Zofia. Znęcała się ona nad więźniarkami przy każdej okazji w sposób sadystyczny. Zarządzała długie, uciążliwe apele w ciężkich warunkach atmosferycznych i o głodzie przed oknami swojej kancelarii. Więcej jest takich opinii, że to było piekło, że to była gehenna. To, co one przeżyły i przecierpiały, to osoba, która nie była w tym obozie, czy czegoś takiego nie przeżyła, jest nam trudno to sobie wyobrazić. Jak czytałem niektóre zdarzenia, chociażby o tym, co robiono z dziećmi, o czym rozmawialiśmy, to miałem takie momenty, że po prostu musiałem sobie zrobić przerwę, wstać od komputera, odejść od stołu, bo jest to temat po prostu bardzo, bardzo trudny. Ludzie znajdujący się na zewnątrz widzieli to, co dzieje się w obozie. I usłyszałam, jak jakaś kobieta z dwojgiem dzieci szła wzdłuż ogrodzenia obozu i tłumaczyła po niemiecku tym dzieciom: patrzcie, tutaj za tymi drutami to siedzą bandyci. Historia II wojny światowej to historia z wieloma nieodkrytymi dotąd kartami. Między innymi mówimy tutaj o historii gminy Chojna, miasta, z którego mam zaszczyt pochodzić. Tam bowiem mieścił się pod obóz Ravensbrück, pod obóz, w którym zatrzymane były kobiety i wykorzystywane do bardzo, bardzo ciężkiej pracy przy rozbudowie lotniska wojskowego. Nazywam się Przemysław Kawieński i na tapet weźmiemy ten temat pod obozu Ravensbrück w Königsberg, Neumark. Fall Weiss, tak nazywał się plan ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku. Ale pamiętać trzeba, że ten plan został przesunięty. Pierwotnie atak miał rozpocząć się 26 sierpnia, jednakże ze względu na zawarcie porozumienia polsko-brytyjskiego przesunięto go na 1 września. Natomiast co do miejsca, gdzie ta wojna się tak naprawdę rozpoczęła, dzisiaj mamy coraz mniej wątpliwości. Przez wiele, wiele lat uważało się, że to będzie Westerplatte, wojskowa składnica tranzytowa niedaleko Wolnego Miasta Gdańska. Natomiast ostatnie badania stwierdzają, że wcześniej te strzały tej wojny padły w mieście Wieluń, które zostało przez Niemców o świcie tego 1 września zbombardowane, jak również mowa jest o ataku na most na Wiśle w okolicach Tczewa. Druga wojna światowa, jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń XX wieku, rozpoczęła się 1 września 1939 roku, gdy III Rzesza Adolfa Hitlera zaatakowała Polskę.
Wybuch tego konfliktu zapoczątkował serię wydarzeń, które wstrząsnęły światem. Pierwsze lata wojny przyniosły ekspansję niemiecką na kontynencie europejskim z pokonanymi państwami opadającymi jedno po drugim. W międzyczasie w Europie Wschodniej Związek Radziecki pod wodzą Józefa Stalina zawarł pakt z Hitlerem, co skutkowało agresją na Polskę i podziałem kraju na dwie strefy wpływów. Druga wojna światowa z polskiej perspektywy toczyła się w latach 1939-1945 i pochłonęła życie 6 milionów polskich obywateli. Straty światowe sięgają 50 milionów ludzi. Ważnym momentem II wojny światowej z polskiej perspektywy było Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Plan zakładał zajęcie miasta polskimi siłami, siłami Armii Krajowej w ciągu kilku dni i wyparcie z miasta Niemców, tak aby Armia Czerwona, która stała na rogatkach miasta i miała za zadanie Warszawę zająć, była powitana przez polskie władze niepodległościowe. Należy również pamiętać o skutkach Powstania Warszawskiego dla samych powstańców, którzy po tym powstaniu zostali przez Niemców wywiezieni do obozów pracy i obozów koncentracyjnych znajdujących się wtedy na terenach podporządkowanych III Rzeszy. Pamiętajmy, że wśród tych obozów był obóz Ravensbrück, a jego filia znajdowała się w ówczesnym Königsbergu, czyli dzisiejszej Hojnie. Obozy koncentracyjne, które powstały jeszcze przed wybuchem wojny, służyły pierwotnie do izolacji przeciwników reżimu hitlerowskiego. Niemniej jednak w miarę trwania konfliktu te miejsca znalazły nowe, okrutne zastosowania. Stawały się ośrodkami masowej eksterminacji, w których przeprowadzano ludobójcze działania na niewyobrażalną skalę. Historia obozów koncentracyjnych rozpoczyna się przed I wojną światową. Najpierw Brytyjczycy zakładają obozy koncentracyjne dla ludności w południowej Afryce w czasie wojen burskich, a także Niemcy w Namibii dla plemienia ludności Hererów. Mówiąc o początkach obozów koncentracyjnych, musimy zacząć od dojścia do władzy Adolfa Hitlera w 1933 roku w styczniu. Otóż już kilka tygodni po tym wydarzeniu w Niemczech zaczynają być tworzone pierwsze obozy koncentracyjne, a jednym z pierwszych jest obóz w Dachau. Obozy koncentracyjne powstały, bo wynikało to z polityki Adolfa Hitlera i tych teorii, które głosił m.in. w Mein Kampf. Generalnie chodziło o to, aby odebrać człowiekowi człowieczeństwo i eksploatować go do granic jego możliwości. Istniały już wówczas w Niemczech również zakłady karne dla kobiet. Początkowo trafiały tam kobiety za różnego rodzaju przestępstwa kryminalne. Z czasem również trafiały przeciwniczki reżimu Adolfa Hitlera, na przykład socjalistki, na przykład badaczki Pisma Świętego, czyli Świadkowie Jehowy. Z tego względu, że w tych zakładach karnych zaczęło z czasem brakować miejsca, zrodziła się w 1938 roku idea wybudowania obozu koncentracyjnego dla kobiet. I ten pomysł został zrealizowany w 1939 roku. Jako lokalizację takiego miejsca wybrano Ravensbrück, nieopodal miejscowości Fürstenberg, 80 kilometrów od Berlina. W Ravensbrück po przybyciu do obozu koncentracyjnego kobiety były poddawane procedurze odepchnięcia. Rozebrane, umyte i sprawdzane pod kątem wszy. Następnie ubierano je w cienkie suknie, w biało-niebieskie pasy, chustki na głowę, rajstopy i drewniaki. Na lewym rękawie przeszywano trójkąt z filcu oznaczający kategorię więźniarek. Czarne oznaczały aspołeczne, zielone recydywistki, czerwone więźniarki polityczne,
a fioletowe badaczki Pisma Świętego. Żydówki miały żółte znaki. Komendantami obozu byli Max Kegel i Fritz Suren, a nadzór nad więźniarkami sprawowali Johanna Langefeld i Dorothea Pinz. W obozie przeprowadzano eksperymenty medyczne, których prawda była starannie ukrywana. Polki ryzykowały życiem, ukrywając ofiary eksperymentów. Niektóre więźniarki komunikowały się ze światem, pisząc listy z moczu jako niewidoczny atrament. Wykorzystywały także wskazówki z książki Szatan z siódmej klasy Kornela Makuszyńskiego do kodowania wiadomości. Możemy domniemywać, dlaczego akurat to miejsce, a nie jakieś inne. Niektórzy z historyków, publicystów uważają, że właśnie w tym otoczeniu, wśród jezior, lasów, miało dokonywać się pewne przeobrażenie kobiet, mężczyzn, oczyszczenie w kontekście późniejszej służby na rzecz III Rzeszy. W Akademii Lekarskiej we Brzeszczu koło Gdańska polscy lekarze próbują ozdrowić ofiary ocalone z obozu w Ravensbrück. Kosztem tych kobiet i dziewcząt nauka niemiecka próbowała dokonywać nowych odkryć w dziedzinie chirurgii. Profesor Michejda bada jedną z kalek. Tysiące takich zastano w Ravensbrück. Lekarze niemieccy z zimną krwią kaleczyli i uśmiercali ludzi, czyniąc z nich króliki doświadczalne. Niektóre z okaleczonych kobiet udało się cudem uratować. Te trzy młode dziewczęta przygotowują się obecnie do egzaminu na uniwersytecie. Inne znalazły rodziny i mężów, a nawet doczekali się potomstwa. O ileż więcej jest takich, które unieszczęśliwiono na całe życie. Mamy październik 2023 roku. Cofnijmy się trochę, a konkretniej do czasów II wojny światowej. Znajdujemy się w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Stąd w 1944 roku Anna Jelinowska, więźniarka tego obozu, wsiada w pociąg, konkretniej w bydlęcy wagon i wyrusza w nieznane. Rozdzielona z matką, nie wie, co się z nią teraz stanie. Wysiada w Königsberg i Neumark, obecnej Hojnie. Z początku wydaje się, że trafiła w zdecydowanie lepsze warunki, że czeka ją zdecydowanie lepsze życie. Nic bardziej mylnego, ponieważ wchodzi w ciemny teren, wchodzi w tak zwany wąwóz i zauważa baraki, zauważa miejsce, w którym będzie musiała spędzić najbliższe dni. Co się później okazuje, będzie musiała pracować przy budowie lotniska wojskowego. Te dni staną się dla niej koszmarem. Właśnie do takiego transportu, który był przeznaczony do podobozu, zostałam włączona również ja i w nocy z 19 na 20 października w wagonach bydlęcych transport ten wyruszył dla nas w podróż donikąd, bo przecież nikt nas nie informował, co to ma być, do czego to ma być. Jesteśmy przeznaczone. Pamiętam dobrze tę podróż, bo to była bardzo zimna noc. A te ubranka, które myśmy dostały tam z tych zasobów obozowych, to były raczej cienkie, także bardzo było zimno tej nocy. No ten ciemny, nieoświetlony wewnątrz wagon, turkot kół i taka świadomość jakiejś wielkiej niewiadomej z jednej strony. Z drugiej strony wielki smutek z powodu tego, że zostałyśmy rozdzielone z matką i ja nic nie będę wiedziała o jej losie, tak jak ona o moim. Te kobiety się nie pojawiły tutaj przypadkowo, bo to trzeba rozumieć, co się wtedy w 1944 roku działo. Brakowało rąk do pracy, to po pierwsze. Po drugie, alianci byli już niedaleko, robili zmasowane ataki lotnicze na Szczecin, na Berlin, pojawiły się naloty dywanowe. No i w związku z tym potrzeba duża, większej obrony przeciwlotniczej. I okazało się, że lotnisko w Hojnie jest za małe i trzeba je rozbudować. A ponieważ, jak wspomniałam, nie było rąk do pracy, no to wtedy
przyszedł pomysł, żeby przyciągnąć tutaj kobiety z Ravensbrück i zrobić tutaj filię obozu. Przyjechałyśmy rano do tego miejsca, gdzie znajdował się podobóz. Było to w miasteczku, które wtedy nazywało się Königsberg in Neumark, a teraz nazywa się Hojna. 44 rok, październik, przyjeżdżają kobiety wagonem, pociągiem, tu wysiadają i jesteśmy w miejscu, gdzie się znajdowała rampa kolejowa i z tej rampy kolejowej tutaj wysiadały. Droga była brukowana, co było dla nich już pierwszym dobrym zaskoczeniem w stosunku do warunków w Ravensbrück. Znajdujemy się na drodze, na której w 1944 roku nie było słychać silników pojazdów tak jak dziś, a było słychać drewniaki, czyli buty, które miały na sobie więźniarki obozu Ravensbrück. Przyjechało tu między innymi około 500 kobiet po upadku powstania warszawskiego. Ile z nich brało udział w powstaniu, a ile było tylko mieszkankami Warszawy, to dzisiaj trudno stwierdzić. W transporcie skierowanym wówczas z Ravensbrück do Königsberg wjechało według mojego obliczenia około 2000 więźniarek. W skład tego transportu wchodziły więźniarki różnej narodowości, najwięcej jednak było Polek i Rosjanek. Więźniarki narodowości francuskiej przebywały w jednym oddzielnym baraku. Warunki, jakie zastałyśmy w tym podobozie, były bardzo ciężkie. Dokoczały nam straszny głód i zimno. Początkowo skierowano mnie do komanda, tak zwanego Barackenbau, budującego barak, przy budowie którego praca trwała prawie przez 2 miesiące. Nadzór nad tą pracą sprawowali cywilni majstrowie, którzy w późniejszym okresie zostali zastąpieni przez oficerów lotnictwa. Do tej pracy skierowano grupę 50 więźniarek, wśród których ja się znajdowałam. Po ukończeniu budowy tego baraku przeniesiono całą naszą grupę więźniarek do budowy hangarów lotniczych. Praca przy budowie trwała blisko 12 godzin i była bardzo uciążliwa. Jest to fragment protokołu przesłuchania świadka pani Heleny Woźniak, świadka właśnie tego podobozu w Königsberg Neumark, czyli dzisiejszej Hojnie. Wtedy na terenie obozu znajdowały się baraki, które były prawdopodobnie miejscem jakichś takich zgrupowań letnich Hitlerjugend. I w tych barakach zostałyśmy zakwaterowane. Te baraki nie były aż tak duże jak baraki w Ravensbrück. Tylko w takim baraku znajdowało się, nie wiem, pewnie z 50 osób. Prycze też już nie były wielopiętrowe, tylko dwupiętrowe, to znaczy dół i góra. Bardzo dużo z nich zapadało prędko na gruźlicę w wyniku właśnie tych wyziębień, wychłodzenia i niedożywienia, ale również bardzo dużo było chorób skórnych, stąd owrzodziałe były. Praktycznie każda zmieniła się zewnętrznie w wyniku tych towarzyszących chorób. Oczywiście dzień zaczął się od apelu. Komendantką obozu była oczywiście Niemka, o bardzo takim, sam jej sposób bycia wskazywał na to, że jest to osoba zasadniczo zła, niechętna, starająca się w jakiś sposób uprzykrzyć życie tym więźniarkom, które jej podlegały. Warunki były bardzo ciężkie, również z tego względu, że czasami w zimie, nawet stojąc na takim apelu, stały w jakichś letnich ubraniach przywiewnych, marzły. Chodaki, które miały na nogach, były też słabej jakości, bo to były miały drewnianą jakąś podeszwę, jakiś naszyty kawałek płótna z przodu, który się bardzo często szybko rwał, niszczył. Dzień się zaczynał właśnie też około 7 rano. Był apel, ale właśnie w tym podobozie zasadniczo, poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, apele trwały krótko, ponieważ to był obóz wyraźnie nastawiony na to, żeby wykorzystać więźniarki do pracy. Więc zaraz po apelu cała kolumna wyruszała do pracy poza obozem.
Właściwie jedyny posiłek gorący, jaki był, to była zupa i ta kawa z tych żołędzi. Zupy były bardzo dziwne. Przeważnie zupy były z obierzyń ziemniaczanych i do tych obierzyń było dodawane trochę albo brukwi, albo jarmużu. Pracowaliśmy w lesie, gdzie były budowane takie leśne hangary dla samolotów, skryte wśród drzew. Lasy były wielkie, koło Chojny, piękne, sosnowe. Było tam przyjemniej, to znaczy była taka atmosfera jak zimą w lesie, trochę lepsza. I chociaż było w dalszym ciągu strasznie zimno, to las jakoś tak nastraja lepiej człowieka psychicznie. No i z tego lasu właśnie mogłyśmy przynieść trochę drewna na opał, bo na początku, kiedy w ogóle zaczęły się prace na tym lotnisku, tam rosły jeszcze buraki na tej części pastewne, które najpierw trzeba było wyrwać gołymi rękami, łodygi od buraków. To było zamarznięte wszystko już prawie. No i jak żeśmy się tych buraków pozbyły, to można było dopiero wziąć się za plantowany teren. Ale to trochę trwało. Pracowały one w trzech grupach. Jedna grupa była na lotnisku, druga była w lesie, a trzecia grupa była na budowie dworca kolejowego. Pierwsza grupa to była tak zwana Waldkommando, czyli leśne komando, gdzie one przebywały w lesie i karczowały te pole i przygotowywały one do lądowiska, bo to lądowisko było utwardzone i znajdowało się wzdłuż lotniska. Następnie one, co nie dało się, to one pługiem ciągnęły, pługi, żeby to można było wykarczować jakoś. I było dosłownie ciężko, to im wychodziło i niektóre po prostu nie wykonywały normy, no to w ten czas były karcone przez tych wachmanów. I można powiedzieć, że warunki, których one spełniły, to były tak okropne, że mało które osoby tam przeżywały, a śmiertelność była bardzo wielka. Do jakiego stopnia była budzona nienawiść wśród ludzi, z którymiśmy miały konieczność spotykania się, to na przykład było tak, że jak myśmy te ziemię ładowały na wagoniki, to mężczyzna, który obsługiwał parowozik, to był mężczyzna, to nie był więzień, to był Niemiec, normalnie pracownik, specjalnie tak puszczał parę z tego parowozu, żeby nas poparzyć. I zdarzył się taki dzień, że było dużo śniegu. Lotnisko musiało być naturalnie czynne, więc nie było czym ubić, bo się zepsuła ta maszyna do ubijania, taki walec. Więc Niemcy wypędzili cały obóz, ustawili nas rzędem, dwa czy trzy szeregi i kazali deptać nogami, tak raz przy razie, aż się zrobiło płasko, tak żeby samoloty mogły spokojnie i normalnie lądować i startować. Myśmy w ogóle spały na siennikach, takich workach wypchanych słomą, jakimiś takimi właśnie trocinami. I ja prawdopodobnie od zetknięcia z tą brudną pseudopościelą dostałam zakażenia w lewym przedramieniu.
Była to choroba dość częsta w warunkach niedoboru witamin i takiego przemarznięcia i zakażenia, tak zwana ropowica, która polegała na tym, że ropa wypełniała właściwie, no w moim przypadku, całe to lewe przedramię. Pracowałem się prawie na pół gołe, a już były przymrozki i było strasznie zimno i ciągle, co jest typowe, na tym terenie padał deszcz. Także byłyśmy mokre zupełnie i nie było szans na wysuszenie się, ponieważ baraki były nieogrzewane. To znaczy miały jakiś piecyk, taką kozę żelazną, ale dopiero zimą udało nam się, kiedy pracowałyśmy w lesie, udawało nam się przynieść trochę takiego chrustu z lasu. Niemcy pozwalali nam, pod warunkiem, ci żołnierze Wehrmachtu, że część im się zostawiało. Oni mieli swoje baraki przed wejściem do obozu, więc im się zostawiało część, taką daninę, resztę można było zabrać do baraku. No i to starczyło na godzinę czy dwie napalenia, ale to nie starczało ani na wysuszenie ubrania, ani na ogrzanie pomieszczenia, także na górze były sople lodu. W budynku bardzo zimno, ściany bardzo często w tych budynkach były oblodzone, dlatego że to były zwykłe drewniane, zbite ze sobą bariery, które nie miały żadnego ocieplenia. Także wyobraźmy sobie w mrozie, jaka temperatura panowała wewnątrz. Prycze piętrowe, bardzo często na pryczach po dwie osoby i do spania tylko siennik tak naprawdę, który też jak nachłonął wilgoci nie był przyjemnym miejscem i wygodnym miejscem. Wieczorem, kiedy wracały do baraków po wieczornym apelu, albo padały już po prostu ze zmęczenia, albo jeszcze, co po niektóre, jak miały jakieś na przykład siły, to reperowały swoje ubrania, odzież. Na tyle, na ile mogły to zrobić. Angażowały się na przykład w jakąś działalność artystyczną. Były wśród Polek na przykład artystki, które malowały portrety, specjalizowały się w tym, szkicowały takie codzienne obrazy z życia obozu. Były kobiety, które uciekały w poezję. Starały się też w jakiś sposób pielęgnować na przykład Boże Narodzenie, Wielkanoc. Przy tej okazji na przykład, spotykając się ze sobą, śpiewały kolędy, wspominały, jak takie święta kiedyś wyglądały w ich rodzinnych domach. Jednym z ważniejszych elementów historii podobozu Ravensbrück w Königsberg-Neumark był tak zwany Marsz Śmierci. Helena Woźniak, jedna z więźniarek tego podobozu, opisuje ten marsz w następujący sposób. Pobyt w Königsberg trwał do 2 lutego 1945 roku. Na 2 lub 3 dni przed ewakuacją podobozu SS-mańska załoga opuściła podobóz i uciekła. Jednakże 3 dnia podobóz został zajęty przez oddział SS-manów, którzy ustawili nas w kolumny i pędzili nas w kierunku Ravensbrück. Częściowo odbyliśmy podróż pieszo, częściowo zaś pociągiem. Ja znajdowałem się mniej więcej w środku kolumny. Słyszałam jednak strzały dochodzące z tyłu kolumny. Z opowiadania więźniarek dowiedziałam się, że te więźniarki, które nie były w stanie nadążyć w marszu, zostały zastrzelone. Marsz śmierci był związany z koniecznością przetransportowania tych więźniarek z powrotem do Ravensbrück, gdyż tu front przyszedł szybciej. Myśmy zostały w tym baraku i właściwie nie było wiadomo, co będzie dalej. Po paru godzinach od
odejścia tamtej całej kolumny, zjawił się patrol SS. Dość tak stanowczo i brutalnie wyprowadzono nas wszystkich, wszystkie z tego baraku. Nawiasem mówiąc, tam do tych chorych to dołączyło też kilkanaście osób zdrowych, które w ten sposób chciały uniknąć tego transportu. Ustawiono nas takim półkolem i na prost nas był ustawiony karabin maszynowy, no więc było wiadomo, prawda, co to się ma dziać. Ale zanim zaczęto to rozstrzeliwanie, nagle przyjechał znowu patrol, właściwie przyjechało dwóch SS-manów na motocyklu, coś krzyknęli do tych, którzy byli przy tym karabinie maszynowym, i wszyscy razem szybciutko się zwinęli i odjechali. Jedną rzecz jeszcze tego przedtem zrobili, to podpalili ten barak, w którym myśmy nocowały, ale zaraz po ich odjeździe spadł taki dość gwałtowny deszcz ze śniegiem i ugasił ten pożar. Także myśmy wróciły na nasze prycze, właściwie uniknąwszy już tej śmierci, która wydawała się na wyciągnięcie ręki. Nie wiem, czy spotkamy się w niebie. Czy spotkamy się w niebie. W takich właśnie warunkach nieludzkich te kobiety były zmuszane do katorżniczej pracy, która powodowała, że jak były osłabione, chorowały, to umierały, a jak były słabe, nie dawały się do pracy, to były dobijane. W tym głównym obozie, no to jeszcze istniały komory gazowe i tak dalej, krematoria, ale to już jest powiedzmy inna rzecz. Natomiast tutaj nie mam takich informacji, aby istniały krematoria, więc myślę, że po prostu były rozstrzeliwane, czy też dobijane i grzebane w ziemi, więc to jest też możliwość dzięki temu ustalenia tych miejsc. A tam normą było, że 2-3 osoby na jednej pryczy leżały, to nie było nic dziwnego. Więc ja też wlazłem na jakąś pryczę, do jakiejś leżącej już tam osoby. Przykryłam się, także nie było nic widać. Po chwili wpadli gestapowcy i zażądali od lekarki naszej, zawiadującej tym rewirem, żeby podała stan osobowy. Ona przytomnie podała, oni tam zbyt skrupulatnie nie liczyli przecież nas, nie zauważyli, że przybyło kilkanaście osób i leżą w ubraniach pod kocami. I postrzelali trochę tak na postrach i sobie poszli, zostawili nas. I zorientowałyśmy się, że oni już nie wrócą. Wyprowadzili właściwie cały obóz, wyprowadzili na marsz śmierci. Okazało się później do Ravensbrück z powrotem. No nie wszystkie doszły. Dużo było takich, które nie doszły. Z uwagi na tą współpracę właśnie z gminą Chojna postanowiliśmy wszcząć śledztwo w sprawie podobozu komanda roboczego głównego obozu Ravensbrück kobiecego w Chojnie. Zbieramy relacje, zbieramy dokumenty i przede wszystkim staramy się dokładnie odzwierciedlić umiejscowienie tego obozu, ustalić jego plan. W tym celu uzyskaliśmy m.in. z Wojskowego Biura Historycznego historyczne zdjęcia lotnicze. Na razie mamy z roku 1948 i 1958, ale będziemy uzyskiwać na dalszym etapie także zdjęcia z archiwum w Waszyngtonie z roku 1944 i 1945. Zdjęcia te pozwolą nam na dokładne odzwierciedlenie obozu, jego umiejscowienie, ilości baraków, ich wielkości, ustalenia być może także przeznaczenia poszczególnych budynków. To wszystko pozwoli nie tylko upamiętnić to miejsce, ustalić je w sposób bardzo dokładny, ale także
na przykład szacować rzeczywistą, potencjalną liczbę osób, które były tam więzione, bo ta liczba też nie jest do końca znana. Jest znana głównie z relacji, ze wspomnień, które no, ze swej natury nie są do końca precyzyjne. Dokładnie 4 lutego 1945 roku miała miejsce Bitwa o Chojne. Miasto stało się areną zaciętych walk pomiędzy niemieckimi i radzieckimi siłami podczas II wojny światowej. Do obrony Chojny Niemcy skierowali 3. Kompanię SS Fallschirmjäger Batalion 600, liczącą około 50 żołnierzy. Jednostką tą dowodził SS Obersturmbannführer Otto Skorzeny. Jednocześnie dokonano ewakuacji ludności niemieckiej z miasta w kierunku Schwedt-Oder, a burmistrza skazano na karę śmierci przez powieszenie pod przewodnictwem oficera SS Ottona Skorzenego. Miasto było również bronione przez jednostkę Volkssturmu z Hamburga, składającą się z około 600 żołnierzy. Niestety miasto nie uniknęło znaczących zniszczeń. W wyniku ostrzału i walk ulicznych wiele budynków, w tym te przy ulicy Basztowej, Chrobrego, ratusz i dworzec kolejowy uległo zniszczeniu i spaleniu. Sytuacja w mieście była dramatyczna. 16 lutego 1945 roku wojska Armii Czerwonej spaliły całe centrum Chojny, w tym historyczny kościół Najświętszej Marii Panny i ratusz. Substancja miejska została zniszczona w 80%, pozostawiając za sobą ruiny i spustoszenie. Bitwa o Chojnę była jednym z dramatycznych epizodów końcowych okresu II wojny światowej i miała swoje tragiczne konsekwencje zarówno dla obrońców miasta, jak i dla jego mieszkańców. Potem 2 dni właściwie nic się nie działo, tylko słychać było odgłosy walki, ale tej walki nie było na terenie tym najbliższym, przylegającym do naszego obozu. Pamiętam dobrze, że 2 lutego, w Dzień Matki Boskiej Gromnicznej, takie dwie osoby właśnie z tych zdrowych, które się tylko dołączyły do nas chorych, wybrały się do miasteczka, do kościoła, bo słychać było, że dzwoni. Tak, i opowiadały nam po powrocie, że nie ma ani Rosjan, ani wojsk niemieckich. No jest niewielka garstka tej miejscowej ludności, bo większość też uciekła wtedy, kiedy Niemcy się wycofywali. I wtedy zaczęła się dość tragiczna sytuacja, ponieważ co zdrowsze i silniejsze osoby wybrały się do budynków koszar, które były w tym miasteczku, i tam były duże, jeszcze spore zapasy żywności. I wiele osób, znaczy wiele, no tam pewne osoby, kilka osób, te rzuciły się, wygłodzonych, rzuciły się bardzo gwałtownie na to jedzenie, które tam można było zdobyć. I na skutek tego przejścia od zupełnego głodu do bardzo gwałtownego najedzenia się, część osób zmarła. To nie była żywność zatruta, bo tę samą żywność potem myśmy też z niej korzystały, tylko wprost w bardzo ograniczonych ilościach. Obraz miasta utrwalony został w moim przypadku, znaczy w przypadku tych wspomnień, które zdobyłem, został utrwalony przez dzieci, tak? Bo wraz z rodzicami, z najbliższymi przyjeżdżali tutaj, całe rodziny przyjeżdżały do miasta, do Chojny. Te pociągi zatrzymywały się w Chojni, zatrzymywały się w Gotkowie, w Lisim Polu. I tutaj taki przedział wiekowy pomiędzy 6 a 16-letni człowiek, młody człowiek, to co zapamiętał, tak, tym się ze mną po prostu dzielił i dzielił się tymi wspomnieniami. Miasto, tak, miasto było zniszczone, to ścisłe centrum było zniszczone. Wiele takich opisów dotyczy budynków tych, które po prostu przetrwały albo nie przetrwały do dzisiaj. I wizerunek tego miasta, początkowo to miasto takie opuszczone, smutne,
gdzie z rodzicami czy sami ci młodzi ludzie przychodzili, na przykład poszukiwali w zgliszczach, w ruinach garnków, talerzy, sztućców, łyżek, pierzyn, poduszek, czy wszystkiego, co jest nam potrzebne w tym codziennym życiu. Przez te 15 lat, odkąd gromadzę wspomnienia, to właściwie nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś z własnej inicjatywy, aby nagle po prostu w pamięci tej osoby pojawił się jakiś szczegół związany z istnieniem podobozu tutaj w Chojnie. Nie, to nie zdarzyło się nigdy. No, cały system obozów niemieckich to jest jedna wielka zbrodnia. My badaliśmy i obóz w Treblince, pracy pierwszy, zagłady, Treblinka 2. Prowadzimy oba śledztwa w sprawie głównych obozów Ravensbrück męskiego i kobiecego. Także te okoliczności są jakby historycznie znane. Obóz w Chojnie czy podobóz w Chojnie nie odbiegał od tego zbrodniczego systemu. Funkcjonował stosunkowo krótko, nie znamy początkowej daty jego założenia, co też jest przedmiotem śledztwa, aby dokładnie ustalić, w jakim okresie ten obóz funkcjonował. Trafiały tam, jak wiemy, polskie kobiety, nie tylko polskie, i w takich katorżniczych warunkach świadczyły pracę na rzecz lotniska, jego rozbudowy i utrzymania. Trudno nam szacować na razie śmiertelność więźniarki. Mamy relację polskiej lekarki z tego podobozu, która mówi, że ta śmiertelność była znaczna. Natomiast na razie są to zupełnie takie informacje bardzo ogólne. I między innymi to nasze śledztwo, a zwłaszcza poszukiwanie miejsc ewentualnych pochówków, może nam odpowiedzieć na to pytanie, ile rzeczywiście osób tam poniosło śmierć, bo musimy pamiętać, że ta śmierć to nie tylko wynik rozstrzelania, egzekucji i takich czynów już typowo kryminalnych, ale także to te warunki, które tam zostały stworzone, które po prostu uniemożliwiały przeżycie. Historii, z ustaleń już historyków wiemy, iż kobiety te świadczyły właśnie pracę na rzecz lotniska, jego rozbudowy, utrzymania. To były główne zajęcia właśnie więzionych tam kobiet. W 1988 pewna kobieta, raczej panienka, która przyjechała tutaj z Pietrozawodzka i ta pani tak nieśmiało do mnie podchodzi i pyta się, mówi: słuchaj, powiedz ty, czy tutaj był, to miejscowość nazywa się Kleine Königsberg. No, oczywiście ona powiedziała akcentem, z takim akcentem rosyjskim. Ja mówię: nie, to był Königsberg Neumarch, ale często przez Rosjan był przedstawiany on jako Kleine Königsberg. A ona w ten czas się tak zastanowiła i mówi do mnie: czy w tym zielonym wąwozie on się znajdował? Ja mówię: tak, on się znajdował w tym wąwozie. Pytam, bo mój dziadek umarł w 75 roku i ciągle mi opowiadał o tym obozie, że on właśnie zdobywał ten obóz. Ja mówię: zdobywał? Mówię: nie za bardzo mi to pasuje, bo mówię, raczej przeszedł przed obóz. Ona mówi: tak. Ja mówię: a czy pamiętasz, z której strony on podchodzi? Ona mówi: z tamtej strony od lotniska, czyli od strony Gotkowa. I co on jeszcze opowiedział? Mówił, że wpadli Rosjanie do obozu, nikogo już nie było, były tylko zgliszcza i palące się baraki,
I te śmierdzące, przepraszam za wyrażenie, ale brzydko pachnący ten odór, który wydobywał się spod tych... Mnie wzruszyło, ja już nie mogłem dalej słuchać. Mówię, co? Spalone ciała. Ona mówi, tak. Co w takim razie może dziś grozić osobom, które dopuszczały się takowych zbrodni, które jeszcze mogą żyć? Zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej. No jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż prowadzę też śledztwo dotyczące głównego obozu KL Ravensbrück i tam ustaliłem członków, właśnie członkinie żyjące tego obozu, tam strona niemiecka te postępowania poumarzała ze względu na wiek i stan zdrowia, a jak teraz ustaliłem, te osoby te już nie żyją. Istnienie obozu, tego filii obozu w Chojnie wzbudza ciekawość. Ja jestem świadomy tego od lat, odkąd tutaj w tej społeczności od kilkunastu lat też w jakiś sposób żyję. To niejednokrotnie zdarzyło mi się uczestniczyć w rozmowach. Zwróciłem na to uwagę, że to wzbudza taką ciekawość niezaspokojoną, bo tak naprawdę wiele osób wie, gdzie znajdował się obóz, gdzie znajdowały się te baraki. Jakieś epizody związane z istnieniem tego obozu, coś tam przenika do tej przestrzeni społecznej, ale jest to taka ciekawość niezaspokojona zupełnie. Ale musimy sobie zdać sprawę, że przyjmując nawet, że tutaj w podobozie, w Chojnie, było, liczmy 1000 więźniarek. Oczywiście to była fluktuacja, tam się zmieniało, tak? Te, które umarły czy zostały zabite, to w ich miejsce przybywały następne. No więc to może być jeszcze większa ilość, ale przyjmując tylko 1000 tych więźniarek plus ustalenie członków załogi, to jest śledztwo, które może trwać dość długi okres czasu. I żeby cokolwiek ustalić, abyśmy mogli z całą pewnością powiedzieć, jak wyglądał ten obóz, kto tam był, kto przebywał, w miarę listy z danymi osób pokrzywdzonych i członków załogi, to ja myślę, że to jest kwestia co najmniej roku, dwóch najmniej. Myślę, że te kobiety, które były w tym obozie, to czego one tam doświadczyły, zasługują na to, żeby o nich pamiętać. Nawet jeśli już będzie taka sytuacja, że żadna z nich już nie będzie żyć, to pamięć powinna być wciąż żywa. To jedyne, co możemy po prostu zrobić, biorąc pod uwagę to, czego tam doświadczyły. Niebo tu nie ma nieba. Prześwit między wieżowcami, a serce to nie serce, to tylko kawał mięsa. A życie, jakie życie, poprzecina na linia na dłoniach, a Bóg nie ma Boga, są tylko krzyże przy drogach. Bardzo często było tak, że te, które już nie dawały rady, chorowały, cierpiały, nie były w stanie pracować fizycznie. Później po prostu likwidowano. Wątłe, schorowane, osłabione, nie nadające się do pracy, były po prostu uśmiercane. I tak samo było właśnie w tych podobozach. Ich habe schon heute Morgen gesagt, dass ich von diesen Erschießungen keine Ahnung gehabt habe und dass ich es erstmal hier im Gerichtssaal gehört habe. Ich habe vorhin schon gesagt und habe bei meiner direkten Vernehmung gesagt, dass es sich um eine ärztliche Hilfe für leidende Patienten in der Agonie handelte. Historia podobozu Ravensbrück w Königsberg-Neumark niejednokrotnie przewijała się w mediach społecznościowych. Niejednokrotnie mogliśmy przeczytać o tej historii na przykład w lokalnej gazecie.
Mam nadzieję, że ten film dokumentalny, który właśnie obejrzeliśmy, odsłonił nam zdecydowanie więcej kart. Mogliśmy między innymi wysłuchać relacji świadka pod obozu, relacji Anny Jelinowskiej. Mogliśmy zajrzeć w zdecydowanie większą ilość dokumentów. Tym samym mam nadzieję, że historia ta zostanie zapamiętana na bardzo długo, że zrozumiemy bardziej historię kobiet podczas II wojny światowej. Matko obóz, dzień narodzenia na inny czas. Film powstał przy współpracy burmistrz gminy Chojna Barbary Raweckiej i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Oczy stworzenia, jak gnębią... Scenariusz i reżyseria Przemysław Kaweński. Niechaj się rodzi syn najmilejszy wśród innych gwiazd, ale nie tutaj, nie w najsmutniejszym. Wystąpili Zbigniew Stanuch, Marek Rabiega, Krzysztof Bukowski, Marek Bednarz, Andrzej Krywalewicz, Dorota Dobak-Hadrzyńska, Henryk Barszczewski. W rolę więźniarek Anny Jelinowskiej i Hanny Krzewskiej-Lis wcieliły się Aleksandra Krawczuk, Anna Kaweńska. Śpiew Vanessa Adamska i Aleksandra Kram. Fragmenty nagrań z Anną Jelinowską, więźniarką filii obozu w Königsberg-Neumark, pochodzą z pracowni historii mówionej i nagrane zostały w 2005 roku. Fragmenty nagrań z Hanną Krzewską-Lis, więźniarką filii obozów Königsberg-Neumark, pochodzą z instytucji Dom Spotkań z Historią i nagrane zostały w 2007 roku. Czytał Maciej Jabłoński.